Cześć, ostatnio trafiła do mnie taka stara zachodnio-niemiecka wiertarka Metabo w aluminiowej obudowie. To jest typ 7508/2 z silnikiem o mocy 320 W. Przyznaję, że w tej chwili nie jestem w stanie dokładnie określić daty produkcji. Bardzo ogólnie obstawiam wczesne lata 60., a może nawet lata 50., bo jak czytałem, w 1957 roku pojawiła się bardzo podobna z wyglądu wiertarka typu 76108, która była podobno pierwszą masowo produkowaną wiertarką udarową. Jeżeli ktoś z Was ma taką wiertarkę z wybitą datą lub jakąś instrukcję z datą publikacji, będę oczywiście wdzięczny za informację. W każdym razie wiertarka Metabo pochodzi z firmy o ponad 100-letniej historii, sięgającej początku lat 1920, kiedy w miejscowości Nürtingen w Badenii-Württembergii, niedaleko Stuttgartu, powstała początkowo fabryka wiertarek ręcznych Albrechta Schnitzlera, wkrótce działająca pod nazwą Metabowerke i produkująca wiertarki elektryczne. A sama nazwa Metabo to nic innego jak skrót od niemieckiego słowa Metallbohrmaschine, czy właściwie Metallbohrdreher, czyli wiertarka do metalu. W jakimś kolejnym dłuższym filmie rozmontujemy wiertarkę, wyczyścimy, obejrzymy i na pewno wymienię ten przewód, który tutaj się rozłazi. Mam fajny, solidny, gumowy przewód trzyżyłowy z przewodem ochronnym do zastosowania właśnie między innymi przy elektronarzędziach. Możemy nawet teraz ostrożnie sprawdzić, czy wiertarka działa. Najpierw sprawdzę miernikiem przejście prądu i działanie włącznika. Wydaje się, że wiertarka powinna działać, ale uwaga, bo w tej chwili przewód ochronny jest tutaj w ogóle niepodłączony. W takim razie wezmę dla bezpieczeństwa mój transformator ochronny 24-woltowy, do którego podłączyłem wiertarkę. Zablokuję jeszcze włącznik wiertarki w pozycji włączonej. No i po włączeniu zasilania silnik fajnie zaczyna się od razu powolutku obracać i widać nawet, że włącznik fajnie funkcjonuje. Dobra, tyle w tej krótkiej zapowiedzi. Na pewno tą starą wiertarką Metabo niebawem zajmiemy się dokładnie. Ja może zdobędę jeszcze jakieś inne zabytkowe eksponaty tej marki.